jesteś ubrany dosyć normalnie i tak nawet spokojnie. Wiesz co, jakby uważam, że czasem zbyt bardzo eksperymentowałem z modą i czasami robiłem too much, zamiast po prostu stonować i ubierać się trochę trendowo. Więc pomyślałem, że dlaczego by nie ubrać się troszkę bardziej spokojnie, stonowanie. I mimo tego, że nie wiem, nie świecę tutaj nie wiadomo jak, to i tak się czuję bardzo, bardzo dobrze. Czyli co, jakaś taka przemiana? Bo widzę, że kolor włosów także się zmienił. Zmieniłem głównie dlatego, że mój chłopak mi to zasugerował. Poza tym miałem bardzo zeszyte włosy po farbowaniu, bo już 3 lata farbowałem na blond. Więc uznałem, że dlaczego by nie wrócić do normalnego koloru. No i poza tym też, będąc w Chinach, schudłem bardzo dużo, więc no, czuję się trochę lepiej. Ile schudłeś? 6 kilo. I jak to zrobiłeś? No nie jedzenie mięsa tak naprawdę i pieczywa, no i też na biało, no bo w Chinach na biało jest drogi. Też no nie chciałem jeść mięsa ogólnie ze względów etycznych, ale także nie wiem jakiego jest tam pochodzenia, więc wolałem nie ryzykować. No i myślę, że też to w głównej mierze pomogło, też dodatkowo siłownia. No i po prostu im zdrowszy tryb życia, to się traci nawet nie wie kiedy. Radek, no muszę przyznać, że jestem w bardzo pozytywnym szoku, no ta przemiana. A powiedz mi proszę, czy ty tak zawsze słuchasz swojego faceta, no i jego sugestii? Wiesz co, Romek w wielu kwestiach ma rację i nawet jeśli między nami są spory, nawet jeśli ja mogę się z czymś nie zgadzać, to wydaje mi się, że warto wziąć pod uwagę jego zdanie, jego opinię, bo on jest bardziej obiektywny niż ja. Ja patrzę przez pryzmat siebie, że nie wiem, subiektywnie bardzo i jeśli czegoś nie chcę, to nie chcę, ale warto wziąć jego zdanie pod uwagę, bo często ma rację po prostu.